Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Kontekst, jedynym takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwaniach. Dzisiaj zasadniczo będziemy mówić o sobie, chcąc być słownym wedle tego, co zapowiedziałem gościom, ale spokojnie, drodzy widzowie, nie przekwalifikowaliśmy się przez ten tydzień przerwy, nie będziemy się zajmować rozwojem osobistym, miasto Soba, będące w przeszłości stolicą Alwy, najbardziej wysuniętego na południe królestwa chrześcijańskiej Nubii, swym bogactwem i splendorem imponowało niejednemu ówczesnemu podróżnikowi. Wielkie klasztory, bogate świątynie, piękne ogrody, wystawne domy musiały robić wrażenie. Nazywam się Radosław Biel, jestem redaktorem czasopisma Archeologia Żywa i liczę na to, że o tym, co zostało z tego niesamowitego miasta i jak ma się to wszystko do całej średniowiecznej Afryki, opowiedzą nam dzisiejsi goście, którymi są archeolog, pomysłodawca i kierownik trwających już od jakiegoś czasu badań średniowiecznej Soby, pracownik Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, dr Mariusz Drzewiecki. Witamy. Dobry wieczór. Witam wszystkich. Jest również antropolog kulturowy specjalizujący się w badaniu przemian kulturowych we współczesnej Afryce, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aktualnie zastępca dyrektora w Instytucie Nauk o Kulturze, dr habilitowany Maciej Kurcz. Witam. Kłaniam się nisko. A także archeolog, pracownik Laboratorium Bio i Archeometrii Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w ekspedycjach kierujący zespołem od tak zwanego robienia ping, magister Robert Rędziewicz. Dobry wieczór Państwu. Panowie, bardzo mi miło powitać Was w imieniu naszych widzów. Dzięki. Mam nadzieję, że jesteście zwarci gotowi do udzielania odpowiedzi, które się pojawiać będą w trakcie. Mariuszu. Jasne, jasne. Jak najbardziej. Jeżeli się pojawią jakieś pytania, kwestie, które by Państwo chcieli, żebyśmy wyjaśnili, no to proszę przerywać jak najbardziej, bo to jesteśmy, żeby sobie tutaj po prostu porozmawiać o tym temacie. Widzę, że już wśród komentarzy są z nami stali bywalcy, jest pan Mateusz, jest pani Tatiana, jest pani Tamara. Widzę też, że są koledzy i koleżanki z różnych instytucji, placówek, organizacji. I do nich zasadniczo mam szybkie przypomnienie, że właśnie toczy się konkurs na stronie facebookowej Archeologii Żywej, gdzie właśnie zasadniczo nie osoba prywatna zdobyć może świetnej jakości sprzęt wykopaliskowy o łącznej wartości prawie 1000 zł ufundowany przez naszą koleżeńską firmę Celfa ze Stalowej Woli. Szpadle, rękawice, łopatki, podkładki pod kolana, seperki, siekiery, sekatory, wszystko co tylko archeolog potrzebuje do szczęścia. Znaczy, żeby nie było wątpliwości, że nie jesteśmy przez nich sponsorowani i pragniemy jedynie wspólnie wesprzeć jakiś szczęśliwy zespół w nadchodzącym wielkimi krokami sezonie badawczym. Nie jesteśmy już zresztą w stanie patrzeć na te koszmarne drewniane szpadle, które czasami pojawiają się na zdjęciach z wykopalisk publikowanych w sieci. Wszystkie szczegóły i zasady znajdziecie się na stronie Facebooka Archeologii Żywej i tam odsyłam zainteresowanych reprezentantów i przedstawicieli właśnie instytucji, muzeów, fundacji, stowarzyszeń. Wszyscy zasadniczo mogą uczestniczyć. Pani Tamaro, tak, unicorn jest, będzie archea, jak najbardziej. I jeszcze chciałem przypomnieć, że ostatnio najdalej oglądano nas w Belfaście, więc może dzisiaj transmitujemy jeszcze dalej. Może w końcu ktoś z Sudanu nadaje, to by było interesujące. No i to tyle, co chciałem wspomnieć na sam początek, więc możemy przenieść się do średniowiecznej Afryki, ale właśnie, Mariuszu, czy w ogóle mogę tak szafować tym, bądź co bądź, konkretnym terminem, jakim jest średniowiecze? Mhm. Dokładnie. No jest to taki termin dosyć taki odnoszący się do archeologii europejskiej w sumie. Jednak już w archeologii czy w historii europejskiej on już zmieniał swoje znaczenie i wydaje się, że dla przynajmniej części terenów Afryki, zwłaszcza tej, w której my działamy, czyli w Dolinie Nilu Środkowego, taki termin jak najbardziej jest odpowiedni. Ale zaczynając od początku, otóż dobry wieczór, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i chcielibyśmy Państwa dzisiaj zabrać na podróż do Afryki przedkolonialnej, do Afryki z roku, sprzed roku 1500 naszej ery. I tutaj na prezentacji po prawej stronie widać mapę współczesnej Afryki.
i podział na państwa, współczesny podział. Jak widać, już cały ten kontynent został podzielony, każda jego część należy do jakiegoś kraju. To jest wynik działań kolonialnych, działań w XIX i XX wieku podjętych. Natomiast wcześniej, w czasach, kiedy jeszcze Portugalczycy nie opłynęli tego kontynentu, sytuacja była zupełnie inna i takie bardziej złożone systemy zarządzania większymi terenami czy większymi grupami ludzi były raczej mniej popularne w Afryce, co widać na tej mapie po lewej stronie. Też to rozumienie struktury państwa, czy w ogóle możemy mówić o państwach, bardziej o królestwach, imperiach, różnego rodzaju takich organizacjach politycznych należałoby tutaj mówić. Problem jest też z tym, że kiedy zaczynamy mówić o zasięgu takich królestw, o granicach, też granice takich królestw nie powinny być rozumiane tak, jak my to rozumiemy współcześnie, a bardziej mówimy o strefach wpływu, o zasięgach. Dlatego na tej mapie po lewej stronie te różnokolorowe obszary są takie nieregularne, są takie w sumie obłe. I dlatego też ta, można powiedzieć, średniowieczna Afryka jest zupełnie inna niż to, co teraz widzimy na tym kontynencie. Osoba, o której chcielibyśmy dzisiaj mówić, znajduje się w tym miejscu, u zbiegu Nilu Białego i Nilu Błękitnego w historycznej Nubii. Była to stolica Królestwa Alły, które zostało, powstało około V-VI wieku naszej ery i funkcjonowało mniej więcej do XVI wieku naszej ery. Soba była jednym z miast afrykańskich. Tych miast w Afryce średniowiecznej było bardzo dużo. Były miasta, które powstały w okresie średniowiecznym, w pierwszym tysiącleciu naszej ery, tak jak chociażby Kair czy Suza w Tunizie albo Marrakesz. Były to miasta, które zostały wzniesione przez Arabów, którzy zajęli północną część tego kontynentu i bardzo szybko stały się miejscami, w których handel rozwinął się na szeroką skalę. Te miasta połączyły ze sobą tak naprawdę bardzo odległe tereny i w różnego rodzaju oazach, a także w dolinach rzek, jak w Dolinie Nilu, zaczęły powstawać osady, zaczęły powstawać mniejsze lub mniejsze również miasta oraz wsie. W ten sposób Afryka w średniowieczu coraz bardziej się zaludniała i tak jak piszą średniowieczni podróżnicy, arabscy głównie średniowieczni podróżnicy, to wzdłuż dolin rzecznych można było spotkać ciągnący się praktycznie na całej długości tych dolin, ciągnącą się zabudowę, głównie zabudowę wiejską. Niemniej miasta też się pojawiały od czasu do czasu i stawały się one często regionalnymi ośrodkami, które koncentrowały handel, były miejscami, w których powstawały lokalne szkoły, lokalne dzieła sztuki, stawały się ośrodkami kultury. W Afryce również jest bardzo wiele, współcześnie jak i w tej średniowiecznej, jest bardzo wiele osad, które można powiedzieć, że nie zostawią nam za wiele śladów archeologicznych. Budynki w takich miejscach są zbudowane z lekkich materiałów, z drewna i często są przez bardzo krótki okres czasu zasiedlane. Niemniej tych miast, które były w dłuższy okres wykorzystywane, jest trochę w Afryce. Tutaj na tej mapce widzimy miasta, które koncentrowały się w południowej części Sahary, w tak zwanym Sahelu. I to one były często docelowymi miejscami tych szlaków karawanowych idących z Kairu czy z Marrakeszu. I do takich miast właśnie zalicza się Soba, widoczna tutaj po prawej stronie. Jest to najdalej na południe wysunięte miasto w tak zwanym korytarzu nubijskim, który szedł, rozciągał się wzdłuż Doliny Nilu, od Kairu właśnie położonego mniej więcej w tym miejscu, aż po zbieg Nilu Białego i Błękitnego.
Osoba historycy średniowieczni pisali niewiele. Jak już Radek wspomniał, było to miasto duże, piękne i wieloetniczne. W XX wieku archeolodzy prowadzili tam prace badawcze, które doprowadziły do tego, że wiemy teraz już więcej o tym mieście. Na tym zdjęciu widać jeden z kompleksów wykonanych z cegieł umowych, odsłoniętych w latach 80. XX wieku, a interpretowany jako pozostałości pałacu przywódców albo władz kościelnych z Soba. Był to budynek dosyć potężny, zachowany do poziomu piętra, a w pobliżu znajdowały się pozostałości trzech bardzo dużych kościołów. Dwa z tych kościołów, można powiedzieć, że są, należą do największych kościołów znajdowanych w Nubii. Przy czym, jak Państwo widzą, stan zachowania tych kościołów jest trochę inny niż tej zabudowy mułowej. Tutaj praktycznie nie widać zabudowy ceglanej. Te ściany tych kościołów zostały wzniesione z cegieł wypalanych. Zostały one niestety wyrabowane, prawdopodobnie w XIX wieku, być może nawet wcześniej, ale zachowały się fragmenty posadzek. W tym wypadku to, co tutaj widzimy na środku, to jest posadzka wykonana z marmuru. W tych wykopaliskach w XX wieku odsłonięto kilka budynków, dosłownie kilka budynków z całego miasta, a znaleziono w nich już niesamowite zabytki. Lokalne wyroby wysokiej jakości, jak i importy z całej Afryki, z basenu Morza Śródziemnego, a nawet z Dalekiego Wschodu. Tutaj na tej rycinie widzimy przykład jednego z tekstów, który został odnaleziony w Soba. Jest to tekst napisany w języku greckim i jest to stela nagrobna króla Dawida. Król Dawid wcześniej nie był znany, był to król Alły, który rządził w X wieku naszej ery. Mimo tak ciekawych zabytków, mimo tak interesujących znalezisk, niewiele nadal wiemy na temat Soba. Nie jesteśmy w stanie sporządzić planu tego miasta. Nie wiemy, jak wyglądały dzielnice, układ ulic, gdzie znajdowały się cmentarzyska, gdzie znajdowały się strefy industrialne. I tutaj właśnie rozpoczyna się nasz projekt. W czasie tego naszego projektu chcemy znaleźć odpowiedzi na te pytania. Przedstawiam Państwu króciutki filmik nakręcony w pierwszym tygodniu naszych badań terenowych w 2019 roku, pokazujących, jak obecnie wygląda Soba. Częściowo jest ona pokryta polami, częściowo jest odsłonięta i tam właśnie możemy działać. Tam prowadzimy badania geofizyczne, badania wykopaliskowe, jak i badania etnologiczne. Pomagają nam w tym mieszkańcy Soba, pracujący z nami na wykopie. Pomagają nam także studenci lokalnych instytucji, uniwersytetów i Sudańskiej Służby Starożytności, którzy pracują z nami, pomagają nam w tych relacjach z mieszkańcami, a my w zamian staramy się przekazać im wiedzę na temat technik badań terenowych, wykorzystania różnych urządzeń do tego celu i mają też oni okazję pracowania z różnego rodzaju specjalistami. Główną metodą, którą wykorzystujemy i o której będzie mówił Robert Rędziewicz, to metody geofizyczne. Do Roberta i jego zespołu należy przebadanie różnymi metodami geofizycznymi obszaru, który jest dostępny Soba i identyfikacji pogrzebanych pod ziemią pozostałości archeologicznych. W niektórych obszarach wykonujemy wykopaliska sondażowe, tak jak tutaj, a cały obszar już tutaj widoczny na tym ogólnym slajdzie, tak jak widać, stanowisko jest otoczone współczesną zabudową, którą bada Maciej Kurcz. Na tym etapie chciałbym skończyć i przekazać głos Robertowi. Nasze ulubione narzędzia do robienia ping, jak to wspomniałem. No, niektóre robią ping, niektóre nie robią. Może zanim zacznę mówić o samych badaniach geofizycznych, o gazu, dlaczego rozpoznanie tej przestrzeni archeologicznej jest dla nas takie
istotne. Tutaj Mariusz wspomniał o wykopaliskach, które nam zaczęły się wiek temu. I mimo tak długiej historii badań udało się przebadać zaledwie około, jeżeli dobrze pamiętam, 1% powierzchni stanowiska. W związku z czym nasza wiedza na temat organizacji przestrzennej, na temat właśnie tego, o czym mówił Mariusz, czyli rozmieszczenia dzielnic, różnych stref zagospodarowania tego miasta, no jest czy była bardzo, bardzo niewielka. Na tym slajdzie widzą Państwo zobrazowanie satelity Korona, które powstało w roku 1970 i tym żółtym, no wielobokiem, tak, jest zaznaczony obszar strefy archeologicznej, wyznaczony chyba na początku lat 90., jeżeli dobrze pamiętam, to jeżeli nie, to Mariusz mnie popraw. Tamta strefa wtedy obejmowała około 275 hektarów. Jak duże było miasto, tak naprawdę nie wiemy do tej pory. Natomiast, no to może już jakbym mógł poprosić o następny slajd. Natomiast tutaj widzimy zobrazowanie z zimy 2005 roku, no i widać dosyć intensywny rozwój, ponieważ Soba leży na przedmieściach bardzo dynamicznie rozwijającej się współczesnej afrykańskiej metropolii, jaką jest Chartum. No i widzimy, że tak jak na poprzednim slajdzie widzieliśmy brzeg Nilu Błękitnego i zaledwie kilka pól uprawnych, a reszta terenu to była w zasadzie pustynia. Tak w tej chwili widzimy drogę asfaltową, kanał, rozrastające się pola i przede wszystkim zabudowę, która no, służy nowym mieszkańcom, a jednocześnie troszeczkę nam uniemożliwia poznanie całości stanowiska. No i teraz może jeszcze przejdźmy do kolejnego slajdu. To jest zobrazowanie z czasu, kiedy zaczęliśmy projekt mniej więcej, czyli z zimy. No tutaj dokładnie to jest styczeń 2020, czyli widzimy, że rozwój jest jeszcze bardziej intensywny. W dodatku część, która na poprzednim slajdzie była jeszcze zupełnie wolna i była pustynią, teraz zamienia się w pola. No i sytuacja robi się taka, że stanowisko po prostu wymaga interwencji, bo może się zdarzyć, że niedługo już jeszcze mniej zostanie. Teraz jakbym mógł poprosić o kolejny slajd. Ten obszar po środku to jest obszar, który jest w tej chwili dostępny do badań, to znaczy powierzchnia stanowiska, która no, wydaje się nietknięta, a cała pozostała część jest już zagospodarowana w sposoby, które uniemożliwiają archeologom pracę taką bezpośrednią, czyli albo wykopaliska, albo właśnie survey, badania powierzchniowe czy też geofizyczne. I kolejny. Tutaj tym takim najjaśniejszym żółtym zaznaczyłem tę część, którą udało nam się przepadać w czasie pierwszego sezonu. No i proszę zwrócić uwagę, że no już ta część, tamten prostokąt, wielokąt wytyczony w latach 90. wczesnych, no już w zasadzie chyba można uznać za nieaktualny po prostu. Dobra, i teraz poproszę kolejny. Tak jak wspomniał dr Żywiecki, podstawową metodą, jakiej używamy, jest metoda magnetyczna, która no, wielokrotnie no, potwierdziła swoją skuteczność w badaniach miast w Dolinie Nilu. Właściwie, jeżeli mogę sobie teraz pozwolić na taką małą dygresję, to może to jest zbyt wielkie słowo, ale w moim odczuciu trochę w ogóle zrewolucjonizowała optykę postrzegania tutaj akurat no, na przykład starożytnego Egiptu, optykę archeologiczną. Wcześniej badacze byli zainteresowani przede wszystkim świątyniami, grobowcami, natomiast o miastach poza Amarną, no, która jest badana od dawna, i poza Lagun, nie było zbyt wiele wiadomo. Oczywiście były źródła pisane. Przepraszam, że teraz mówię o starożytnym Egipcie, ale to jest wszystko w obrębie Doliny Nilu. To te miasta nie były, właściwie poza źródłami pisania nie było wiele o nich wiadomo. Pojawiały się nawet, i to jeszcze w latach 60. XX wieku, hipotezy, że w przeciwieństwie do cywilizacji mezopotamskiej, Egipt
rozwijał. No to nie były raczej zbyt popularne hipotezy, ale wypada odnotować, że były takie. Badania geofizyczne zupełnie zmieniły to postrzeganie przez to, że jesteśmy w stanie badać duże powierzchnie. Dostarczamy po prostu informacji na temat zmian w krajobrazie, na temat struktur, no, których używając konwencjonalnych metod wykopaliskowych, no nie da się przebadać na tak dużych powierzchniach. To zajęłoby dekady, nie wiem, jasne, bardzo długo. Tutaj na tej mapce po prawej zaznaczyłem stanowiska, na których miałem przyjemność pracować i Soba jest no, najbardziej na południe wysuniętym stanowiskiem. I tutaj od razu się wtrącę, bo pyta się mój szef, dr Paweł Kończewski, redaktor naczelny Archeologii Żywej, czy na tym pierwszym zdjęciu, które Robercie omawiałeś, czy te dziury, które były widoczne, to kopy rabunkowe? Czy to, nie wiem, czy uda się nam przeskoczyć do niego całkiem, czy to po prostu jakieś naturalne? To tutaj? Nie, proszę zwrócić uwagę na skalę. To są akurat krzaczki i drzewka, to nie są kopy rabunkowe. Tędy spływa woda, w związku z czym gromadzi się wilgoć i tam no, jest wegetacja, po prostu rosną jasne, sobie. Jasne. Jeżeli przelecimy teraz po następnych, to one nadal są i rosną tam po dziś dzień. Tu akurat to słabo widać, ale następny. O, tutaj na przykład. Tak, ale wyraźnie widać dynamiczny rozwój miasta. Tak. Tutaj może taki mały przykład, no, omawianie całości rezultatów, które uzyskaliśmy, no, zajęłoby bardzo dużo. Nie, najważniejsze. Najciekawsze. Mały przykład. Tutaj jest jedna właśnie z dzielnic, która kompletnie nie była znana do tej pory badaczom ani nauce. No i tutaj obraz anomalii magnetycznych no, pokazuje nam regularną, bardzo gęstą zabudowę, gdzie niegdzie poprzetykano w zasadzie wąskimi bardzo uliczkami. Niektóre z anomalii możemy sobie interpretować jako piece, składowiska popiołów. Mamy też mało informacji o, znaczy pewien niewielki zasób informacji o budowie, o geologii, o podłożu geologicznym tego miejsca. No i w miejscu, gdzie zupełnie na północy, w miejscu, gdzie jest pole uprawne, mamy też obraz zniszczeń, jakie po prostu poczyniła uprawa ziemi. No i możemy sobie wyobrazić, że no, nie wiem, budowa drogi bądź budowa domów pewnie niszczy te struktury też jeszcze mocniej. I jeszcze kolejny slajd mogę poprosić. Tutaj jest taka wstępna interpretacja tego wszystkiego, jeżeli tutaj sobie, no, tak to na razie rozumiemy, natomiast no, tak, jeszcze chyba dużo przed nami, żeby... No. Robi wrażenie ten plan. Ile to już lat? Ile to już lat tego? Mariuszu, ile już? My mieliśmy dopiero pierwszy sezon badań, który się odbył na przełomie 2019 i 2020 roku. W tym roku nie mogliśmy pojechać ze względów ograniczeń związanych z pandemią. No, ale to jest A te wcześniejsze badania jeszcze ile, one coś jakoś się wpisują w ten wasz plan, czy? Nie. Jeszcze nie dotarliśmy w te przekopane wcześniej przez badaczy brytyjskich miejsca. Tak. No i jeszcze dużo pytań bez odpowiedzi przed nami. Tak, to są takie obszary, zaczęliśmy od takich obszarów, na których wcześniej nie było za dużo badań robionych. Właśnie, żeby poznać jak najwięcej różnych aspektów tego miasta. Jasne. No, robi naprawdę wrażenie. I ile to jest przebadanych hektarów? Łącznie do tej pory metodami, a właśnie, no to może jeszcze, no, przede wszystkim metody geofizyczne są metodami nieinwazyjnymi, więc ta wiedza archeologiczna no, jest uzyskana bez konieczności kopania
poza tym też no, powrotnego niszczenia tych struktur. No, udało się nam przebadać do tej pory 20 hektarów, jeszcze przynajmniej tyle pytami, mam nadzieję, że więcej. Chciałbym też, żeby udało nam się wejść w, no, na tereny pól uprawnych, być może gdzieś jakieś wolne przestrzenie pomiędzy domami i tak dalej. No, każdy skrawek gwiazdy chyba jest tutaj istotny. Poza metodą magnetyczną zaczęliśmy też pewne próby z georadarem. No, na razie jeszcze te dane też wymagają opracowania, żeby Mariuszu poprosić o kolejny slajd. To jest taka animacja przedstawiająca zmiany na różnych poziomach głębokości. Teraz jesteśmy najgłębiej. I no jeszcze troszkę, dobra. I zaraz wrócimy do powierzchni. Właśnie siła tej metody polega na tym, że daje nam też informacje na temat stratygrafii, na temat głębokości i zalegania tych struktur. I łączenie teraz danych teledetekcyjnych, czyli zobrazowań satelitarnych, ortofotomozaik, numeryczny badań terenu i danych geofizycznych dwóch metod, to jest już naprawdę potężna ilość wiedzy. I porównywanie metody magnetycznej i metody georadarowej też, bo jeżeli umiejętnie formujemy pytania, to być może używając tych dwóch metod zamiast na przykład jednej jesteśmy troszeczkę bliżej odpowiedzi. Jeszcze może taka mała ciekawostka, te sprzęty, które robią ping, chociaż akurat georadar robi ping, one naturalnie budzą bardzo życzliwą ciekawość mieszkańców Toba. Oczywiście pytają, czy no, szukamy złota, no ale odpowiadam, że nie. No, ale jest to jakiś taki sposób na nawiązanie relacji ze współczesnymi mieszkańcami, ale już może o relacjach z mieszkańcami, w ogóle o mieszkańcach współczesnej Soba, to przekażę głos profesorowi Maciejowi. Właśnie. Co antropolog kulturowy robi na wykopaliskach? Witam jeszcze raz. Czy mnie słychać? Może od tego zacznę. Tak, słychać. Zacznę. Super. Co robi na wykopaliskach? No dobrze się bawi. A bawi się z ludźmi, z lokalną społecznością, obserwując, pytając, prowadząc, krótko mówiąc, badania etnograficzne. Ja może na wstępie powiem tylko, że badania etnograficzne Soba to pierwsze tego typu na tym obszarze. Wcześniej nikt, o ile mi wiadomo, nie prowadził tego typu eksploracji. A miejsce jest bardzo ciekawe, zwłaszcza dzisiaj, bo stanowisko archeologiczne leży w sercu żywiołowo urbanizującego się ośrodka, które w dodatku jeszcze leży kilkanaście kilometrów od centrum Chartumu. Także to jest taki obszar podmiejski, peryferyjny aglomeracji chartumskiej, kilkumilionowego miasta. Także jest to stanowisko, jednym słowem, położone w środku afrykańskiej metropolii. Czego możemy się dowiedzieć o średniowiecznej Sobie z badań etnograficznych? No, sprawa jest bardziej skomplikowana w przypadku moich kolegów. Na przykład rozmówcy wspominali, że w pewnym obszarze położonym najbliżej stanowiska można spotkać, czy spotykano dużą ilość materiału kostnego, szczątków ludzkich, czy samych grobów. Może to oznaczać, że może to być informacja dotycząca no, występowania cmentarzy na tym obszarze. Ale może także oznaczać, jak miejscowi konceptualizują stanowisko archeologiczne, czy w ogóle to miejsce, w którym przyszło im żyć. A konceptualizują bardzo wyraźnie jako taką przestrzeń liminalną, przestrzeń właśnie należącą do innego świata, świata zmarłych, taką terra morte, jedną wielką przestrzeń cmentarną, więc tutaj no,
sprawa jest, tak jak powiedziałem, skomplikowana. Także wszelkiego rodzaju ekstrapolacje, czyli przewidywanie jakiegoś zjawiska poprzez analogie etnograficzne, jest w przypadku soby bardzo problematyczne. Dlaczego? Budowniczowie soby średniowiecznej, tej minionej soby, to nie są przodkowie dzisiejszych mieszkańców soby. Ci zresztą pojawili się tam całkiem niedawno. Ci najstarsi dopiero na początku XX wieku, no może pod koniec XIX wieku. Także tych ludzi nic nie łączy tak naprawdę. Mogę prosić kolejny slajd? Także stosunek mieszkańców do zabytków, do samego stanowiska, no jest generalnie rzecz biorąc emocjonalnie i intelektualnie indyferentny. Nie jest to jednak na szczęście cała prawda, jedyna prawda. Miejscowa ludność jest przyzwyczajona do kohabitacji wśród zabytków, no, budowała po prostu swoje domy wśród ruin, na ruinach średniowiecznej soby. Ma o nich całkiem spore pojęcie i ten stosunek jest bardzo różny. Jest różny, to jest właściwie cały wachlarz różnego rodzaju relacji, od indiosykrazji po traktowanie zabytków jako przedmiotów no prawie że świętych, magicznych. I są na przykład przedmioty, jest taka grupa przedmiotów, to najczęściej utensylia kuchenne, sprzęty gospodarstwa domowego, pochodzące z wykopalisk, pochodzące z ruin, które przywracane są do życia. I nie chodzi tutaj o ich funkcję pierwotną, ale bardziej to, że przywodzą na myśl przedmioty z przeszłości, które jeszcze może gdzieniegdzie są używane na prowincji. No, jeszcze raz powtórzę, mieszkańcy Soby to są migranci, miejsc i jakby pamiętają jeszcze tą sytuację sprzed przybycia do miasta. Także niektóre przedmioty są takimi no, symbolami, mają wartość sentymentalną. To są na przykład, tutaj widzicie Państwo, widzimy rozcieracze, które używane są jeszcze w dalszym ciągu w Sudanie. I tutaj po lewej stronie jest kobieta, która właśnie taki rozcieracz no, przyniosła sobie albo wykopała sobie, tak, stawiając dom i zostawiła w takim centralnym, reprezentacyjnym miejscu, no bo po prostu jej się dobrze kojarzył, ładnie wygląda. Zresztą to bardzo często były kobiety. I to wcale nie jest, i to nie jest przypadek. Kobiety mają ogromną rolę właśnie, jeśli chodzi o dziedzictwo kulturowe, jeśli chodzi o pamięć, która jest zaklęta właśnie w przedmiotach. Także to jest bardzo pomocne, to jest wskazówka dla nas archeologów, no właśnie jak komunikować się z tą ludnością, jak próbować to dziedzictwo kulturowe jakby tłumaczyć. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważny trop. Tak? To jest bardzo ważna sprawa. Kolejna rzecz, o której chciałem jeszcze powiedzieć dzisiaj, to jest właśnie, że stosunek do tej soby minionej ulega pewnej zmianie. I to było już uchwytne w trakcie naszych badań. Dla części mieszkańców no, soba jest źródłem dumy. Wspomnę choćby o tym, że jedno z miejscowych przedszkoli nazywa się Kingdom of Soba. Przykładem tego rodzaju odwołania do przeszłości jest dla mnie także to, co nazywam legendą o Adziobie, kobiecie, która doprowadziła do upadku soby. Według ustnej tradycji upadek soby był udziałem pewnej kobiety. Adzioba miała być królową soby,
Tutaj są, jest oczywiście kilka równoległych wersji. Jedni twierdzili, że była to wiedźma, inni, że po prostu kobieta. No, jak to w Afryce, jak to w Sudanie, nie ma jednej wersji reżyserskiej. Każdy opowiada, kolportuje swoją wersję wydarzeń i to jest jak najbardziej okej. Adziaba była królową, była, wszyscy byli zgodni co do tego, że miała piękną córkę imieniu Taiba, a o rękę tej córki starało się wielu okolicznych królów. A od każdego kandydata matka żądała wielkiej ilości złota, ale także tego, by każdy kolejny konkurent zabił tego poprzednika. W ten sposób zginąć miało wielu mężczyzn, a w kraju zapanował chaos. W końcu jednak ktoś wydał sekret królowej, okoliczne plemiona z Fundż i Abdallab na czele zjednoczyły się i zaatakowały Sobę i tak doszło do upadku tego niegdyś wielkiego miasta. Oczywiście ta legenda może być interpretowana bardzo różnie. Moim zdaniem niewiele mówi o historii. Nie ma tutaj wartości historycznej. W przypadku legend afrykańskich, one są utkane bardzo często na kanwie jakiegoś przełomowego wydarzenia, jak właśnie zdobycie, upadek Soby. W pamięci kulturowej, tutaj mówię już bardziej ogólnie, właściwie każdy kres cywilizacji, dynastii, epoki w dziejach łączy się zazwyczaj z jakąś niezwykłą opowieścią. Nierzadko przybiera na postać właśnie legendy usnutej wokół postaci, które bezpośrednio doprowadzają ten stary świat do upadku, do zagłady, przejmując tym samym rolę mitycznego kozła ofiarnego. To jest wspomnieć tutaj historię Troi, Parysa, czy naszego Liberum Veto i szlachcica Sicińskiego. I tak też mogło stać się w przypadku tej mitycznej Adzioby. Poniekąd także ta historia może być uznana za bajkę, która w przypadku znowu Afryki, Sudanu w szczególności, ma bardzo często charakter, nieodmiennie charakter edukacyjny. Ukazuje się w niej niejako jak w krzywym zwierciadle dobre i złe cechy człowieka. Adzioba była wyjątkowo chciwą kobietą. Zginęła, poniosła karę, bo pogwałciła ten przysłowiowy rozsądek i miarę. Wreszcie ta historia może być także komentarzem na temat ekspansji Arabów i islamu w Sudanie, która dokonywała się, jak wiemy, przy pomocy małżeństw, przejścia z matry do patrilinearnego modelu. W historii tej może być ukryty motyw, dla którego Arabowie dokonali podboju Soby. Hipoteza ta jest tym bardziej prawdopodobna, że przemawia za nią warstwa symboliczna opowieści. Znowu silnie umocowana w folklorze. Adzioba, jak wiele innych bajkowych, legendarnych postaci kobiecych, należy do świata archaicznego, sprzed ostatecznego zwycięstwa islamu. Stoi w opozycji do teraźniejszości, do cywilizacji. Także zabicie Adzioby i zdobycie Soby mogą być zatem odczytywane jako swego rodzaju wyjście z puszczy, takie the end of wilderness. I to są takie najbardziej ciekawe, moim zdaniem, wątki interpretacyjne związane z tą opowieścią. Może jest, tyle jest. Więcej przy okazji pytań. Już jest pytanie od pani Beaty Drzewieckiej. Czy mieszkańcy Soba pochodzą z jednego regionu miasta, czy z różnych? Czy są prowadzone badania na temat tradycji obyczajów, które wraz z mieszkańcami przybyły do Soba? Nie bardzo rozumiem. Czy mogę jeszcze raz pytać? Pierwsze, to zasadniczo, czy pochodzą, czy ci mieszkańcy, bo wspominałeś, że oni nie są jakby tutejsi, że są imigrantami, tak? Czy pochodzą tak, z jednego regionu miasta, czy z wielu różnych? To jest miks. To jest mieszanka, przy czym ten taki zasadniczy substrat, to przynajmniej tak to by wynikało z rozmów z mieszkańcami,
to Arabowie Mugarba, czyli pasterscy nomadzi, którzy w średniowieczu przywędrowali aż z obszarów Maroka, z okolic Fezu. I koczowali prawdopodobnie w pobliżu albo pojawiali się w pobliżu Soby w związku z sezonowością wypasu. I oni pod koniec XIX wieku osiedlili się już na stałe. Stopniowo przechodzili do tego osiadłego trybu życia. No i dzisiaj myśl takiej pansudańskiej tradycji są właścicielami tej ziemi. Znaczy należy do nich ziemia, mają prawo głosu, mają swojego przywódcę, który jest najbardziej szanowany. Oczywiście on dzisiaj już nie odgrywa żadnej formalnej roli politycznej i tak dalej, ale wszyscy wiedzą, że taki właśnie tak jest, ma swoją dynastię i także to są. Natomiast dzisiaj jeszcze można tam spotkać, podejrzewam, jak w aglomeracji chartumskiej właściwie wszystkich. Czyli to może być taki mały Sudan. Jest tam masa migrantów z południa, Nuerów, Dinków i zapewne innych. No, mogłem dowiedzieć się o tym po skaryfikacjach na ich skórze. Też z rozmów wiem, że masa ludzi przybywa z innych peryferyjnych obszarów, z Darfuru, gdzie wciąż jeszcze nie jest spokojnie, z południowego Kordofanu, z Gór Nuba. To też są takie, Błękitny Nil, to są wszystko takie rejony, z których, które cały czas oddają mieszkańców. I właśnie to jest bardzo ciekawe, to się łączy z tym, co zasygnalizowałem. Stanowisko jest taką przestrzenią, taką zoną przejściową. Te zony przejściowe są charakterystyczne dla aglomeracji chartumskiej. To są jakieś budowy, niepokończone budynki, to są jakieś takie place, wydawałoby się niezagospodarowane. To jest w końcu właśnie nasza Soba, to stanowisko archeologiczne, to jest taką wyrwą. Nie wiadomo w ogóle po co, dlaczego. W środku miasta, które cierpi na głód ziemi. I te przestrzenie właśnie pośrednie, one przyciągają różnego rodzaju outsiderów, wyrzutków, no, ludzi, którzy po prostu nie mają normalnie miejsca. Dlatego ta kategoria mi się wydaje bardzo, bardzo ciekawa, właśnie tej takiej przejściowości, liminalności. Także to jest. A drugie pytanie? To zasadniczo odpowiedziałeś w trakcie. Chodziło o przykłady obyczajów, które mogły przywędrować wraz z nimi. Usłyszałem przynajmniej, że wymieniłeś właśnie tą skaryfikację i parę jeszcze innych, więc... Nie ma ciągłości kulturowej. Zresztą to jest w ogóle sprawa bardzo taka w Sudanie, całym Sudanie, bardzo intrygująca, niekiedy możliwa, ale jest właściwie nie trudna do takiego jednoznacznego określenia. Jasne. Bo jeśli w Dolinie Nilu mamy do czynienia rzeczywiście z Nubijczykami, którzy właściwie nie są Nubijczykami, bo ulegli arabizacji. No ale przynajmniej nominalnie my, naukowcy, nazywamy ich Nubijczykami, niektórzy nawet mówią po nubijsku, no to można ich uznać za spadkobierców, tak, średniowieczny król jest nubijski. Natomiast w Soba, czy na terenie Dżeziry, tego centralnego Sudanu, nie możemy mówić o czymś takim, no bo właśnie doszło do zupełnego wymieszania się tej ludności. Jasne. Pytanie od pani Marty Jackowskiej u Wadizu. Nawiązując do tematu spotkania, czy jedno miasto w Sudanie może świadczyć o tym, jak wyglądały tamte czasy, na przykład w Wielkiej Zimbabwe, w dzisiejszej Ugandzie, Etiopii lub też Mali? I tutaj ja trochę powiem od razu, że znowu przyłapano mnie na tym, że clickbaitowy trochę tytuł dałem. I nie całkiem, oczywiście, że to będzie bardzo duże uogólnienie. Zasadniczo bardziej chodziło mi jeśli chcecie więcej na ten temat się dowiedzieć, polecam najnowszy numer Archeologii Żywej i świetny artykuł Mariusza, który też coś tam o tym wspomina. Ale zasadniczo chodziło o zasygnalizowanie tego, że to średniowiecze jednak wyglądało u nas tam zasadniczo inaczej niż to, co u nas się działo. I to przede wszystkim do Mariusza pewnie pytanie. Jeszcze
Nie wiem, czy już chcesz na to, czy jeszcze jest ciąg dalszy. Aha. To znaczy, jeżeli chodzi o to, jak rozumiem pytanie, czy jedno miasto może nam powiedzieć coś więcej o obszarze dużym, tak? O coś tak, mniej więcej. To znaczy, wiadomo, że ilość informacji, które możemy pozyskać z jednego stanowiska jest ograniczona i rozszerzanie tego na cały region jest bardzo ryzykowne, takich spostrzeżeń z takiego jednego stanowiska. Jednak tutaj warto wziąć pod uwagę unikatowy charakter tego stanowiska. Była to stolica królestwa, która już według źródeł pisanych ściągała dosyć dużą populację w ten rejon i wydaje się, że do Soba przybywali najróżniejsze osoby, najróżniejsze ludy z różnych części Królestwa Alły, być może nawet spoza tego królestwa. W VI wieku wiemy, że byli tam etiopscy misjonarze. Przybyli tam, Alła została ochrzczona przez misjonarzy nobadyjskich, którzy przybyli de facto z Egiptu bizantyjskiego. Tak więc jest to jakaś taka różnorodność. W X wieku według tekstów Ibn Battuty w Soba miała być dzielnica zamieszkana przez muzułmanów. Wydaje się, że ta różnorodność, to ściąganie tych ludzi z całego tego regionu sprawia, że to stanowisko, badania tego stanowiska mogą stanowić dobry początek do jakby zrozumienia większego regionu. Jeżeli coś takiego odpowiada na pytanie. Myślę, że jak najbardziej. I też świetnie rozwija to, co wspominałem. Drodzy widzowie, jeśli macie jeszcze jakieś pytania do naszych gości, to jest najlepszy moment do ich zadawania, bo do godziny 21 zostało jeszcze 7 minut. Jak zwykle, jeśli goście nie będą mieli nic przeciwko, to pewnie się nam trochę przyciągnie. Jest też pytanie od pani Dominiki Gromali o te źródła właśnie historyczne, które o mieście Soba wspominają. Miasto Soba jest wspominane dosłownie w kilku źródłach pisanych. Są to głównie teksty arabskich historiografów i arabskich podróżników, którzy niektórzy z nich odwiedzili to miasto. Jest ich dosłownie dwóch albo trzech, z tego co teraz pamiętam. Wielu historiografów spisywało informacje, które usłyszeli od kogoś albo z jakiegoś innego tekstu. Takim najlepszym przykładem jest bardzo rozległy opis całego Królestwa Alła, całej Nubii zresztą, pióra Makriziego, który powstał w XIV wieku, ale posiłkował się on bardzo dużo zaginionym tekstem Asłaniego z X wieku. I dzięki temu ten tekst Asłaniego, który tak naprawdę odwiedził całą Nubię, był w Dongoli, był w Soba, bardzo dokładnie opisał te królestwa. Dzięki temu części tego tekstu zostały zachowane w tekstach Makriziego. Tak więc mamy tego typu źródła pisane. Jeżeli chodzi o źródła jakby odleglejsze, nie arabskie, to mamy teksty dotyczące chrystianizacji Alły, pochodzące z VI wieku, napisane przez Jana z Efezu i Jana z Biklar. Te teksty opisują, jak trzy królestwa nubijskie zostały schrystianizowane. Jeżeli chodzi o źródła wewnętrzne, czyli teksty, które pochodzą z samej Nubii i które być może zostały napisane przez Nubijczyków albo jakieś inne ludy, które zamieszkiwały ten teren, to tego jest o wiele mniej. Tak naprawdę większość tych źródeł pisanych to są źródła zewnętrzne. Nie mamy żadnej kroniki napisanej przez Nubijczyka, który by opisywał historię swojego królestwa. Dlatego też uważa się, że te teksty są często bardzo jednostronne, opisują elementy kultury czy historii tych królestw, które były ważne z perspektywy właśnie na przykład Arabów
albo tak jak w przypadku chrystianizacji, no to właśnie historii Kościoła. Teksty znajdowane na stanowisku, wspominałem, że trochę tych tekstów zostało znalezionych, to w przypadku Soba to są to teksty głównie zapisane w alfabecie greckim. Wydaje się, że w Soba mieszkańcy zapisywali teksty w języku nubijskim, w języku greckim. Z tego co pamiętam, aktualnie chyba z Soba nie ma żadnych tekstów łacińskich, ale z Nubii znane są teksty łacińskie. Tak więc przynajmniej tymi alfabetami pisano. Ile języków znano, iloma się posługiwano, to już jest zupełnie inna historia. Tego mogło być o wiele więcej. Niektóre języki mogły w ogóle być niezapisywane. Tak więc jeżeli podsumowując, jeżeli chodzi o źródła pisane, to głównie mamy takie zewnętrzne opisy, które częściowo się pokrywają z tym, co mamy w źródłach archeologicznych, a częściowo w niektórych przypadkach mamy lekkie takie rozróżnienie, które też jest ciekawe oczywiście. Pewnie, pewnie. Pytanie na pewno do Roberta, bardziej techniczne, od pani Violety Tenczar. Jaki rodzaj georadaru wykorzystujecie w swoich badaniach oraz czy podczas używania metod prospekcji, między innymi metody magnetycznej, mieliście problemy z zakłóceniami jakimiś niezwiązanymi z archeologią, a z jakimś współczesnym osadnictwem? Oczywiście. Wykorzystujemy radar powszechnie używany w badaniach archeologicznych. To jest radar z anteną 450 MHz. No nie wiem, czy tutaj jest sens wymieniać firmę. No, chyba tak, spokojnie. No jest to szwedzki radar firmy Malo. Może nas stwierdzą, że chcą sponsorować, nie mam nic przeciwko na pewno. No, jest to szwedzki georadar firmy Malo i właśnie zaopatrzony w antenę HDR o częstotliwości 450 MHz. Problemem, jeżeli chodzi teraz, przechodząc do zakłóceń, w przypadku georadaru jest właściwości tamtego gruntu. On dosyć mocno tłumi falę elektromagnetyczną, którą emituje georadar. W związku z tym jest troszeczkę mniejszy zasięg głębokościowy niż się spodziewałem, ale i tak jest całkiem nieźle. Natomiast w przypadku metody magnetycznej, oczywiście metoda magnetyczna jest bardzo podatna na współczesne zakłócenia, czyli przede wszystkim śmieci, nie wiem, drut kolczasty, którymi sobie miejscowi rolnicy ogradzają pola i tak dalej, i tak dalej. No i też nawet takie rzeczy jak, nie wiem, jak droga intensywnie użytkowana, taka zwykła droga gruntowa też jest widoczna. Nie wiem, czy możemy to traktować jako zakłócenie. W każdym razie no, jesteśmy w stanie zarejestrować. Co do innych zakłóceń, no na pewno nie wolno mieć przy sobie żadnego telefonu, ani nawet ja jako operator tego urządzenia nie mogę mieć przy sobie właściwie żadnego ferromagnetyka, żadnego żelaza. No ale no, staramy się na te zakłócenia, na które mamy wpływ, no to raczej staramy się uważać i je eliminować po prostu, zanim się w ogóle pojawią. No ale tak, no Soba jednak leży na terenie intensywnie użytkowanym, znaczy jest otoczona intensywnie użytkowanym współcześnie przez ludzi terenem, no i wszelkie właśnie śmieci, które zawierają nawet bardzo drobne przedmioty żelazne, tutaj już wpływają na jakość danych. Gdybyśmy, pytanie ode mnie, bo zawsze lubię uczyć się nowych rzeczy, szczególnie jeśli to chyba będzie bardziej do Macieja, pana profesora zasadniczo. Najważniejsze słowo, które przydałoby się nam, gdybyśmy trafili do Chartumu. Jedno słowo. Jedno na pewno. Tak? Nie musi być jedno, może być parę. W przypadku Soby to adzioba Harabat Soba, czyli adzioba zniszczyła Sobę. To jest taki zwrot, wytrych, no, który od razu rozwesela ludzi i ich pozytywnie nastawia do cudzoziemca. Mhm. Także. Jak Edzier Lędziel, KG Borat. Na Węgrzech. To
tak trochę brzmi. O, swój, od razu wiadomo. Chyba tak. Pani Beata Drzewiecka pisze coś, ale nie wiem, czy mogę to powiedzieć, bo szczerze mówiąc nie mam najmniejszego pojęcia, co to znaczy, czy Facebook na przykład mnie nie zbanuje. Inshallah? Inshallah. I co to znaczy? No tak, no to jest jak Bóg da. Jak Bóg da. Tak, to jest też taki zwrot, trochę zaklęcie, no, żeby nie zapeszyć. Zwieńczy się każdą rozmowę, każde stwierdzenie, tak? Właśnie tym zwrotem, sugerując, że no wszystko jest w rękach Boga, tak? Ale też używa się tego do sugerowania, czy dana rzecz ma szansę się wydarzyć w przyszłości, czy też nie. Także jest to też taki zwrot odnoszący się do czasu, nie tylko do religii. Tak? Super. Jak najbardziej to samo napisała, choć oczywiście w komentarzu da się krócej zwykle. Czy jeszcze macie jakieś zdjęcia, o których nie widzieliśmy, które chcielibyście pokazać? To znaczy mamy jeszcze takie zdjęcie końcowe już naszej ekipy. To jest zdjęcie z grudnia 2019 roku. Większość naszej ekipy jest tutaj widoczna na zdjęciu. To są właśnie nasza ekipa z Polski, studenci sudańscy i pracownicy z SOBA. Tak więc to jest nad jednym z wykopów, który tam wtedy właśnie kończyliśmy. Na dole jest adres internetowy naszej strony projektu, więc zachęcam do odwiedzania, jest tam dosyć dużo materiałów. Spokojnie, adresy, profile, jeszcze na to będzie okay. Czas, no, spokojnie. No już zbliżamy się do końca. Koleżanka Beata Wadura pyta się, czy oprócz georadaru i metody magnetycznej stosowana była na przykład elektrooporówka jeszcze? W Sudanie nigdy nie stosowałem, natomiast wiem, że stosuje się metodę elektroporową w Sudanie i to jest przeważnie w wersji RT, czyli w wersji tomografii elektroporowej. Natomiast ja to przyznam, że nie robiłem tego. Wydaje mi się, że nie wiem, jest za sucho albo można łatwiej, ale no, na pewno ta metoda też ma potencjał, tylko po prostu nie mam doświadczenia, jeżeli chodzi o Sudan. Jasne. Każdy też ma swoje ulubione zasadniczo. Ja nie przypadam za georadarem, bo nigdy się nam nie sprawdził. Koledzy z Odkrywcy i GEMO, grupy eksploracyjnej Miesięcznika Odkrywcy, też zawsze mają kiepskie wrażenia z tych wyników, które otrzymujemy. Ojej. Pan Irek... No nie jest to takie złe narzędzie. Pan Irek Maksymiuk zadaje interesujące pytanie. Czy badania mają realne poparcie władz, czy to takie pudrowanie przed opinią światową? Aha. To znaczy, no jak najbardziej. Jesteśmy pobierani przez lokalne władze. Cały proces, zanim w ogóle zaczęliśmy badania terenowe, to było kilka miesięcy kontaktu z lokalnymi władzami, ustalanie różnych rzeczy. Tak więc w momencie, kiedy przyjechaliśmy, podpisywaliśmy normalnie wiążącą umowę, która przekazywała nam koncesję badawczą na ten obszar. Dzięki temu mogliśmy pracować. Byli z nami inspektorzy Sudańskiej Służby Starożytności i przedstawiciel władz regionu Chartumu, którzy aktywnie uczestniczyli w tych badaniach. To nie jest tylko tak, że oni jakby kontrolowali, co my tam robimy, tylko też pomagali nam w kontaktach z ludźmi, załatwiali różne rzeczy, które były ciężko do załatwienia, to znaczy rozpoczęliśmy w czasie tych badań budowę magazynu na zabytki archeologiczne, tak więc oni w tym nam pomagali, w załatwieniu wszystkich formalności, w załatwieniu materiałów budowlanych. Także pośredniczyli w kontaktach z mieszkańcami w momencie, kiedy na przykład przychodziło do dokonywania wypłat pracownikom różnym, czy to pracownikom pracującym właśnie na wykopaliskach, czy na budowie. Także oni
reprezentowali, że tak powiem, instytucję swoją osobą. I to jakby muszę powiedzieć, że bardzo dobrze się z nimi współpracowało, ponieważ to nie była taka jednostronna współpraca, że oni są i my jesteśmy, jakby my mamy robić coś, a oni nas kontrolują, tylko właśnie dwustronnie, że wiadomo, że jakaś tam forma kontroli tutaj też to była, ale z drugiej strony oni też nam bardzo dużo pomagali i wspierali i widać było, że zależy im na tym, żebyśmy tam pracowali, żeby wyniki były jak najlepsze. Oczywiście teraz się zorientowałem, że jak mówiłeś i pokazywaliśmy zdjęcie, to nie było, widzowie nie widzieli zdjęcia. Źli widzowie, nie krzyczeli, że nie widać zdjęcia. Mam nadzieję, że następnym razem się zorientują i że będą od razu mi pisać. Jeszcze mam nadzieję, że pani Marta, która się pytała o ten ogląd soby, a cała Afryka, żeby była jeszcze usatysfakcjonowana bardziej. Najważniejsze na sam koniec trzy różnice. Jakby, jeśli jest to w ogóle możliwe, coś takiego do powiedzenia w stosunku do średniowiecza w Afryce, a średniowiecza w Europie. Na sam koniec. Wiem, że trudne to może być, ale... Aha. Trzy różnice. Wydaje się, że taką podstawową różnicą może być ta mobilność, która w Afryce współcześnie też jest bardzo duża, ale średniowiecze, także cała historia Afryki to jest mobilność. Że powstawały różne centra, tak jak Soba, tak jak położona prawie 400 kilometrów dalej Dongola, pomiędzy nimi były jakieś mniejsze osady, ale mobilność ludzi, przemieszczanie się pomiędzy tymi miejscami było o wiele, tak się wydaje, że o wiele bardziej intensywne niż to miało miejsce w Europie, która porównując z Afryką wydaje się o wiele bardziej taka stała pod tym względem. Druga różnica, która mi się tutaj rzuca w oczy tak od razu, to ciągłość kulturowa, która w tym materiale archeologicznym jest bardzo dobrze widoczna. Przed okresem średniowiecza, w czasach na przykładzie Doliny Nilu, w czasach meroickich czy napatańskich, czyli wieki wcześniej, wykonywano różnego rodzaju przedmioty, takie jak kuchenne naczynia, czy różnego rodzaju przedmioty używane w obrządkach pogrzebowych, które też tą ciągłość widać potem w średniowieczu. I tak naprawdę widać także w wiekach późniejszych, więc wiele przedmiotów, które było używanych, które znajdujemy teraz na stanowisku, tak jak Maciej mówił, że dla mieszkańców współczesnych są swojskie, ponieważ w ich domach na prowincji, skąd pochodzą, często one też były jeszcze używane do niedawna. Tak więc tego typu różnice bym też tutaj może znalazł. Jeżeli chodzi o trzecią różnicę, to wydaje mi się, że tutaj też skala jest zupełnie inna. Afryka jest trzy razy większa niż Europa i tak jak mówimy o Królestwie Alwy, które jest relatywnie niewielkie, to znaczy niewielkie w skali afrykańskiej, jest mało znane, tak porównując wielkościowo, mogło ono w największym okresie rozkwitu obejmować Francję i Niemcy. Mniej więcej taki obszar to jest. Czytałem niedawno bardzo ciekawy projekt, w którym pomysłodawca twierdził, że Królestwo Makuri, które sąsiaduje z Alwą, sąsiadowało z Alwą, w największym rozkwicie obejmowało obszar porównywalny do połączonej razem Hiszpanii i Francji. Więc to są takie obszary. Jeżeli chodzi na przykład o wielkość samego miasta Soba, to jest 275 hektarów, co może za wiele nie mówić, ale na przykład
Warszawa jeszcze w XVII wieku miała niecałe 200 hektarów. Więc jakby skala jest zupełnie inna. A tu, to... tutaj z tym porównaniem to już mi wykop od razu przypomniał, gdy zaproszenie tam umieściłem, że porównanie do niczego. Stolicą została Warszawa, wtedy to co to za porównanie dla miasta, które od setek lat było stolicą, więc internet zawsze wypomina. Super, super, wielkie dzięki. Jedno jeszcze pytanie, bardzo mi się podobało i nim zakończymy, ja nawet jestem w stanie na nie odpowiedzieć, bo takim świetnym specjalistą jestem. Pan Oskar Partyka pyta się, jakie miasto Soba kryje bogactwa? Więc odpowiem, mam nadzieję, bardzo mądrze. Bogactwo wiedzy, panie Oskarze. Przede wszystkim bogactwo wiedzy, które czeka na odkrycie i liczymy, że no, pochwalicie się zasadniczo nam tym, co odkryjecie w kolejnych sezonach badawczych, bo mam też nadzieję, że do nich dojdzie. W końcu się uda. Mhm. I... O, dobra, jeszcze się pojawił. Czy są jakieś szacunki dotyczące tego, ile ludzi tam mieszkało? To już będzie totalnie koniec. Są takie projekty, które głównie się zaczęły w latach 80., które szacują, ile mniej więcej ludzi mogło mieszkać w różnych miastach, w różnych częściach świata, w różnych okresach. I w tym, w jednym z takich projektów ujęta jest Soba. I tam estymacja jest, że w Soba mieszkało około 30 tysięcy ludzi. Przy czym jest to szacunek na podstawie, zrobiony na podstawie powierzchni głównie tego miasta. I tak jak już mówiłem, ogólnie wielkość stanowiska to jest około 275 hektarów. Jak się to miasto zmieniało. Tutaj Robert pokazywał, że część przynajmniej tego miasta była bardzo gęsto zabudowana, tak więc prawdopodobnie też bardzo gęsto zaludniona, ale mogły być także obszary, które miały zabudowę lżejszą, drewnianą, co też znajdowaliśmy w wykopaliskach archeologicznych, gdzie ta gęstość zaludnienia może być mniejsza, więc jakby są estymacje odnośnie tego i te estymacje wynoszą mniej więcej 30 tysięcy, jednak należy do tego podchodzić z bardzo dużą rezerwą. Jasne. Dzięki wielkie. Super, że udało się dołączyć trzeciemu gościowi. Widać cię, jesteś. Bardzo się cieszę. Super. I tym miłym akcentem zasadniczo będziemy kończyć. Teraz będzie taki moment, parę minut dla każdego z was na podziękowania, pożegnania. I co jeszcze sobie nie zażyczycie zasadniczo, to jest czas dla was. Panie profesorze, niech pan zaczyna. No i co, jestem bardzo wzruszony zaproszeniem, możliwością udziału w tym wydarzeniu, także bardzo dziękuję i oby takich okazji było więcej. Mam nadzieję, za rok spotkamy się i będziemy mogli opowiedzieć więcej o sobie. Znaczy tej sobie, średniowiecznej oczywiście. Tak, tak, tak. Może o sobie też. No, o sobie też, co tam się zmieniło. Tylko będzie interesowało. To... Tak. Super, super. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Aha. Bardzo ciekawe doświadczenie. Pierwszy raz w takiej, powiedzmy, debacie online brałem udział. Dziękuję wszystkim widzom za to, że słuchaczom za to, że spędzili z nami ten wieczór. Chciałbym także również, korzystając z okazji, podziękować wszystkim uczestnikom ekspedycji. Tak jak widać tutaj na tym zdjęciu jest ich trochę i każdy z nich dołożył cegiełkę do tego, żebyśmy te badania przeprowadzili. Wyniki są bardzo obiecujące i mam nadzieję, że w kolejnych sezonach również będzie współpraca układała się bardzo fajnie i że będziemy mogli w kolejnym kontekście, po kolejnym sezonie badań terenowych znowu zagościć i opowiedzieć o nowinkach. Robercie, moment dla ciebie. Chciałem też bardzo podziękować za zaproszenie do tego wydarzenia. No i też... nowe doświadczenie, ale okazuje całkiem
Fajne. No tutaj mimo jakichś chyba, mam wrażenie, chwilowych problemów z połączeniem, wszystko jakoś, mam nadzieję, fajnie poszło. Dziękuję też słuchaczom za uwagę. Chciałbym pozdrowić, podobnie jak moi szanowni przedmówcy, pozdrowić naszą całą ekipę, no a chyba przede wszystkim też no, moją ekipę geofizyczną, czyli Tomasza Herbicha, który w ogóle przy okazji pojawił się tutaj na moment, bo jesteśmy w tej chwili w terenie w Polsce. Wreszcie się udało potem po no, wielu miesiącach lockdownu. Łukasza Banaszka z Historic Environment Scotland i Krzysztofa Kierstnowskiego. Chciałem też pozdrowić moją córeczkę Marysię. Oczywiście. Trzymajcie za nas kciuki i za naszą ekspedycję. Trzymamy kciuki jak najbardziej. Widzowie też trzymają jak najbardziej. Widzę, że tu same życzenia powodzenia i podziękowania za to, że byliście z nami. Ja bardzo dziękuję za to, że przyjęliście zaproszenie, że poświęciliście nam tą godzinę z groszami. Jak zwykle od siebie, wszystkich widzów, którzy dotrwali do końca, zachęcam i znowu nie w tą stronę, w tą stronę. Zachęcam do zakupu Archeologii Żywej najnowszej, gdzie znaleźć możecie między innymi artykuł Mariusza o mieście Soba, ale i o innych miastach z całego świata, z Ameryki Północnej, z Ameryki Środkowej. Oczywiście z Polski jest Środa Śląska, jest parę wędrujących miast. I jak zawsze przypominam, że wszystkie nasze spotkania z cyklu Kontekst dzieją się dzięki temu, że mam pracę w Archeologii Żywej, a im więcej jest prenumeratorów, tym ta praca jest bardziej pewna, więc prenumerujcie, subskrybujcie, jeśli oglądacie nas na YouTubie, gdzie nie będzie żadnych problemów, bo wkleję Roberta i nawet nie będzie wiadomo, że znikł przez chwilę zdjęcie, będzie po prostu wydawał się, jakby chwilowo mu się zacięło coś, to subskrybujcie, tutaj powinien się gdzieś pojawić taki graficzka przypominająca wam, co powinniście zrobić z kursorem, i to zasadniczo tyle. Jeszcze raz bardzo panowie dziękuję i teraz żegnamy się z drogimi widzami i machamy. Do zobaczenia. Trzymajcie się, szanowni państwo, zdrowi.